Halo, z tej strony to dzisiaj sobie gramy oczywiście Fortnite'ika i lecimy oczywiście w Fortnite'cie gdzieś na jakąś miejscówkę, gdzie damy na pewno radę, czyli gdzieś tam, czyli na najmniej chyba zaludnioną miejscówkę, ale chyba też najlepszą jak dla mnie, bo duży ludzik, też dosyć dużo osób czasami tam lata. I no i w sumie nawet fajnie, myślę, że tam dolecimy, nawet będziemy mieli małe utrudnienia, czuję, przez ten most, ale jeśli damy radę przelecieć ten most, to będzie dobrze, ale widzę, że nie damy rady przelecieć mostu, to w sumie mamy problem, ale mamy też tutaj oczywiście giereczkę, spróbuję ugrać tak, żebyśmy mieli szansę jakąś, no. Tak w ogóle dzisiaj, jak dobrze dużo osób wie, wolne, dzisiaj będzie live'ik, oczywiście top model, Simonik niestety nie będzie realizowany, bo nie mam jak, ale top model w 100% będzie realizowany z okazji tego, że też mamy wolne i będę milszy dla wszystkich i będę bardziej łaskawy, więc no polecam być na live'iku, naprawdę polecam. No i co mogę powiedzieć, mamy dosyć słaby lucik, mamy dobrą pompę, bo szybka jest i jest zielona do tego. Szybkie podsumowanie, bo jest no szybka i zielona, to jest dobra na pewno. Pyk, 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 kewy, kewy, kewy. Dobra, to tylko tyle, pyk, lecimy dalej. W ogóle zmieniłem sobie ustawienia myszki. Mam bardziej wolniejsze, mam, no ogólnie jest teraz bardziej wolniej, więc sorki jak będę bardziej lamił, bo naprawdę zmieniłem też trochę na klawiaturze, zmieniłem, o co? Serio? Obrażenia dostałem i też zmieniłem obrażenia na tym, na klawiaturze. Na klawce, że teraz mam bardziej pod C, mam pod C, mam tam pod czymś jeszcze dużo rzeczy, więc naprawdę dużo zmian było. No, teraz mogę wam powiedzieć, że mam pod X-em i pod czy miałem pod C, ale powiedzmy miałem pod mouse, no nie, sekunda została, miałem pod mouse 4 ścianę, a pod mouse 5 miałem schody. W sumie dziwne, prawda? Dlatego wiecie, samo miałem. Teraz dałem sobie, teraz nie zapisało mi się, ale dałem sobie nie numerycznie, a właśnie gdzieś J, H, coś w tym stylu i edytowanie mam pod G. Więc no i mam też noszenie pod caps lockiem, żeby móc nieść naszych rywali albo naszych sojuszników, zależy w sumie i no i co mogę powiedzieć. Jeśli ktoś czekał na odcineczek, to jest, nagrywam go codziennie, postaram się, żeby były odcinki. No, no i tak jakoś będę musiał robić, będę chciał być bardziej regularny na moim kanale, tak jak nie live'y, to odcineczki, bo jednak warto wrzucać, bo chyba więcej osób wie, że ja jednak jestem i że będę na YouTubie. No. Okej, okay, wypijemy sobie gdzieś tutaj kewik, żeby nie zostać od nikogo. Przy okazji zobaczyć, czy nikogo nie było. Nie było, czy tutaj ktoś był, ale no po prostu jakoś. O Jezu. Myślałem, że dostajemy damage, ale jednak nie. Mamy to broń. Tu może ktoś być, więc nie, pusto. W sumie dziwne, ja bym tutaj się chyba skrył, albo nie wiem, tak jakoś. Nie no, dziwne. W sumie myślałem, że ktoś tu będzie. Ale chyba jak ktoś się tutaj ukrywa, to tak nie można tu już chyba wejść. Więc pusto. No i co? Jest 41 osób. Mam nadzieję, że damy radę z wszystkimi. Znaczy no, na pewno z wszystkimi nie damy rady, ale tak gdzieś, żeby uinka zrobić byłoby w sumie super, no, byśmy zrobili winka kolejnego i do końca listopada nie zaliczymy tego challenge'u, bo naprawdę jest ciężko i to bardzo. Ja mam jeszcze na mnie 10 winków, czy tam 8, no jakoś tak, a nie zrobimy tego, bo jakoś ciągle zmieniam swoje te
i też przez to, że jestem nieaktywny bardziej niż zawsze, albo że właśnie ktoś tak mi podjedzie chamsko i czasami mogę paść. Do sołbania, ale my też dostaliśmy do ser tak za 66. On tu będzie, więc ja mam w sumie czas, nie spieszy mi się jakoś. Dostał Keva, dostał! Magiczny strzał, o to chodziło. W sumie też nie mamy amunicji, więc mamy też przypał trochę, bo tak no w sumie możemy podejść, no ale jak wiemy, on zaraz może wyjść nam i nas szczerze oszczerać tak mocno fest. Tak ja bym się nawet tutaj budował jakoś tak wiecie, tak chować, tak coś bym tutaj sobie właśnie robił. Okej, okay. W sumie nie było trudno, wiem czemu już dostaliśmy za tyle aż w głowę. Gościu miał niebieską M-kę, więc w sumie nic dziwnego. Miał... trochę też... myślałem, że go tym harpunem nie trafię, a jednak trafiłem go tak bardzo ładnie, że dostał też bardzo ładnie pierwszy frag. Lecimy dalej, to był jakiś bambik. 28 osób zostało, a to w sumie jest dużo dosyć, więc no co, więc musimy jakoś dać sobie radę, żeby nikt nas tak właśnie nie zaskoczył, bo to był bambik, ale jakiś pros by nam dał głowę przy takim niszczeniu, byśmy dostali głowę i byśmy mogli paść. Ale no, koniec gadania, padł to padł, my żyjemy, on nie, i o to chodzi w tej grze. No, bardzo szybkie rymy tylko dla was od MTOXa. No i tak, bo w ogóle jeśli się wam podobają odcineczki, to musicie napisać w komentarzu, co byście zmienili może w odcinkach, bym się postarał, albo coś w tym stylu, bo naprawdę chcę robić tak, żeby się wam bardzo fajnie oglądało odcinki, czy chcecie bardziej agresywnej gry, czy chcecie bardziej pasywnej gry. Piszcie w komentarzu, a ja spróbuję się dostosować do waszej prośby, o może tak. No, w sumie tam 22 osoby, tam coś było, tam coś chyba jest, albo nie wiem, był. Ale w sumie bardziej powiedziałbym, że był, bo kto by tam się chował, come on. Tam schodów nie było. O, nawet są nasze schody. No właśnie, o tym mówiłem. W sumie mało dostaliśmy, ale jednak to jest... Co tam? No to co? Czemu on nie bił tamtego typa za sobą? Dwa, jeden, max. Okej, mam tutaj chyba jakiś teamek, bo... coś wątpię tak, że oni są serio przeciwko sobie. Okej, mamy dwóch, wow. W sumie nie spodziewałem się, że zabijemy dwóch aż. Dlatego byłem dosyć cicho, bo miałem takie coś, że to już jest koniec. Przegrałem, GG. Wiecie, trzeba już kończyć odcinek. A tu jednak nie. Lecimy dalej. Będziemy mieli fulla, tak naprawdę. Czy mogłem jednak nie pić tej poty, czy mogłem pić dwie duże, bo teraz... Wziąłbym sobie tą awkę i chyba nawet wezmę sobie. Trochę teraz jestem zestresowany, możecie nawet sami wiedzieć czemu, bo jednak to było coś. Fragi są.
Nie, nie, to nie jestem serio Bobem gry. Ja serio jestem Bobem, okej? Okay? Nie, nie, ja jestem pechowcem. Serio, on dostał taką, takiego strzała i co on teraz będzie robił? Okej, okay, właśnie tak myślę, ło, to miał tą pompę, dobra, ja nawet jej nie biorę, bo nie umiem z niej się strzelać, nie umiem nią strzelać, więc nawet jej nie biorę. Awka przeładowana, 4 fragi. Ej, w sumie mamy teraz szansę zrobić wina, tamtych najlepiej było zabić dwóch tak sobie od razu. Jednak te ustawienia dają mi chyba jakoś, bo ja przypasowałem bardziej do swoich takich dawnych ustawień, dlatego też może będę grał jak kiedyś, czyli gorsze budowanie miałem, ale za to lepiej strzelałem, więc w sumie dobrze byłoby. A teraz poprawiłem tak, że lepiej buduję, a gorzej strzelam. Chyba w sumie gorzej. Gorsze zmiany, ale no, jakoś trzeba było. Czy serio? Okej. Okay. Mamy zrzut. Zrzut leci czy wylądował? Wylądował, czyli możemy dostać info, że ktoś wziął go. A jak nie, że ktoś go wziął, to że... Nie wiem, to tylko, że ktoś go wziął. Ktoś może dostać informację, chociaż ten krzak wydaje się serio podejrzany, bo tak... taka pułapka byłaby serio dobrym pomysłem dla każdego, coś tak czuję. Ale tutaj nawet nie było co brać, więc w sumie ta bandażownica jest tylko jedną dobrą rzeczą. Bo się będę grać, przynajmniej uleczyć, dobra. 2 HP. Zostało nam 2 HP. Tak, to jest chyba najmniej HP, ile mogło mi zostać. A jest tylko 9 osób, które mogą mi przeszkodzić w zdobyciu mojego celu, czyli zwycięstwa. I oni też na pewno chcą wygrać grę, więc nie będzie łatwo nam. Myślałem, że słyszę tutaj jakiegoś typa, dlatego byłem trochę... Musiałem trochę zamilknąć przez chwilkę, sorki. Bo chyba lepiej jak gadam, albo jeśli wolicie, żeby odcinki były takie, że powiedzmy gadam, potem jestem cicho tak dosyć długo, powiedzmy powiem coś, potem jestem cicho, potem powiem, potem cicho, to napiszcie po prostu, ja mam full matów, tak w ogóle to jest też coś. Ja będę miał zaraz full matów. Wow, to jest coś. Z dwóch typów wyleciało mi tyle matu, że to jest coś, a założyłbym się, że te dwa typy to były jakieś tryhardy, które naprawdę mogły być dobre. I mogły wygrać tą grę tak na 100%, ale no po prostu ja jakoś byłem lepszy. Ojo, dobra, ktoś zabija kogoś ze, oczywiście, snajperki tam z iluś metrów, a ja sobie lecę na wyspę, a czy może nawet nie na wyspę, ale... Trzeba dużo skakać, żeby nie dostać serio od kogoś, bo to byłoby przykre teraz tak dostać w głowę, albo tak ogólnie dostać, podjechanym i zabitym. Okej, w sumie tutaj ktoś się chyba bije, albo bił ogólnie. Bije. Teraz już. Mordo, gdzie jesteś? Stary, where are you? Mordo, kolego mój. To może ja się teraz uleczę tak na szybko. Przeładowane wszystko? Nie wszystko, więc sobie
Teraz nawet się sobie tutaj teraz przeładowuję. Tutaj sobie otworzymy pyk. Od razu lecimy. Ten typ jak na pewno też się bandażuje albo coś robi, bo to byłoby coś nie tak, jakby nic nie robił w sumie. Okej, okay, mordo, mordo, mordo. Spokojnie, 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 easy. Mam, okej, okay, dobra. W sumie bałem się, bo jak wiecie, dużo osób może wiedzieć o tym, że ja serio stresuję się przy walkach, dlatego w sumie czasami też trzeba, ja mam coś, że po prostu boję się tak fest, bicie ogólnie na jakichś walkach ich jeden na jeden, bo po prostu częste się cały, to nie jest nic takiego, że po prostu jestem noobem albo co, jestem nobem albo coś w tym stylu. Po prostu boję się, po prostu mam lęk, że mogę zaraz dostać banie za 300 i się położyć. Tego to nie jest tak, że jestem noobem. Noobem jestem, ale nie jestem takim, że boję się wszystkiego, wszystko jest po prostu łe, po co się bić. Lepiej być bambik, nie, aż tak to nie akurat, nie wiem gdzie mam tego RPGa tak w ogóle. Typie, gdzie jest twój RPG? Tu jest swój RPG, mam go. Jezu. Ten RPG może mi teraz nawet uratować życie czasami. Może on tylko będzie zdawał mi... ile? Zero. No gdzieś tak 86. Nie wiem. Zależy, ale to w sumie też jest dużo jednak. Jak tak się popatrzeć. To jest też dużo. Tam dwie osoby, czy to będzie czterech, trzech. No w sumie nie jest źle tak. Pójdziemy tam, żeby zająć strefę może. To co ma chyba dyniętnicę, czyli tą lepszą dynkę. Czyli tą tego lepszego RPGa. Aha, co tam zrobić teraz, tak? W sumie możesz chyba. Bity. Z tego w sumie mordo tylko mnie nie traf, okay? To jest tylko jedna zasada. Możesz bicę, mordo. Dostał, ładnie. Jak dla mnie bardzo ładnie dostał. Likwidacja potwierdzona, można nawet powiedzieć, że bardzo potwierdzona została moja likwidacja, więc chyba wszystko jak na razie się mi udaje. Okej, okay, dwóch zabiłem RPG-iem. To jest coś nie tak. RPG jest OP. Serio mówię, RPG jest bardzo OP. HP nawet się stresało, opasało nawet się teraz traci, bo na serio bardzo się nam to opasało. Tylko teraz też mamy problem, bo musimy dojść do strefy, a czuję, że ktoś tutaj zaraz będzie nas chciał snajpić, a to mamy wodę jeszcze, więc ja nie umiem bić się w wodzie, jak dużo osób wie, woda nie mój żywioł. Po prostu serio, woda to nie jest mój żywioł, tak serio, powiem wam, to nie jest mój taki żywioł, serio akurat. Jakbym miał kłamać, to bym was nawet... Ja nie lubię kłamać widzów, dlatego wiecie. Wszystko jest legitka, wszystko jest legit, serio mówię wam. Okej, okay, udało się mi ochronić w ostatniej chwili, tak szczerze. Ale nie da mi się coś chyba już ochronić bardziej, dlatego nie mam szans chyba już. No tak, nie miałem szans. Trzecie miejsce przez to, że miał lepszy loot, ogólnie nie miałem szans w sumie, bo miał lepszego RPGa. W sumie to było przykre, jakbym miał high ground tam zrobić sobie. To by też było inaczej, a ja teraz mogę się z wami tylko żegnać i co? No i tylko tyle, więc...